Czy YouTube to dobra platforma? I mówiąc krótko, nie. Sądzę, że każda osoba, która chociaż raz o tym pomyślała sama z siebie, ma raczej takie same zdanie co ja. Także zwracam się teraz do tych osób, które mają taki sam pogląd na ten temat co ja. Nie powiem w tym materiale nic, co byście nie wiedzieli. Jak już to ewentualnie wy możecie mnie poprawić, ponieważ mogę czegoś nie powiedzieć, czy też po prostu o czymś zapomnieć. Więc oczywiście sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Oraz również dajcie tego lajka, no jednak wiecie, zawsze dla mnie to jest miłe. Samą treść tego filmu, jak i samą tematykę kieruję bardziej do osób, które albo o tym nigdy nie myślały, lub też są właśnie z tego drugiego obozu, które sądzą, że YouTube jest jakąś, wiecie, cudowną platformą i ogólnie idealną. I tak też mnie dziwi, że są takie osoby. No ale dobra, wróćmy do tematu. YouTube jest obecnie znany na niemalże całym globie i jest najpopularniejszą oraz największą platformą do umieszczania swoich treści przez twórców. Także jak coś tak wielkiego i popularnego może mieć jakiekolwiek wady? Aby wam to teraz przybliżyć, przedstawić, pragnę się z wami cofnąć do roku 2005, kiedy to wszystko się zaczęło. Także mamy 14 lutego 2005 roku. I pojawia się serwis YouTube, dający możliwość zarejestrowanym użytkownikom umieszczania swoich treści na tej platformie. Oczywiście zgodnych z pewnymi zasadami i wytycznymi, jednakże o tym powiem więcej w dalszej części tego materiału, ponieważ będę chciał się dosyć mocno rozgadać. I wtedy w tamtych czasach nikomu nie przychodziło nawet na myśl, że YouTube kiedykolwiek będzie aż tak bić inne serwisy internetowe względem popularności. Niestety wraz z rosnącą popularnością tego serwisu rosły również zaostrzenia regulaminu. I pierwsze takie większe zaostrzenie polityki YouTube'a miało miejsce w 2007 roku. Dało to podwaliny pod politykę, którą widzimy obecnie, dokładniej na rzecz obecnej postępowości wszem i wobec. I od tej pory YouTube nieustannie zmierzał w kierunku owej postępowości. Rozumianej oczywiście w tym negatywnym sensie. I tutaj przechodzimy do mojego pierwszego argumentu, czyli podporządkowaniu platformy pod reklamodawców. Jakby wiecie, w pełni rozumiem to, że jak ktoś za coś płaci, to chce mieć jednak wpływ w to, za co płaci. Raczej to jest oczywiste i z tym się nie kłócę. Lecz wszelkie zmiany, aby przypodobać się reklamodawcom, aby właśnie nikt nie czuł się urażony z odbiorców, są moim zdaniem zbytnio przesadzone. I dzięki temu przechodzimy dalej do kolejnego tematu, dokładniej ograniczenia przez YouTube i jego zasady pewnych słów, sformułowań, określeń, tak aby właśnie nikt nad, powiedzmy, mniejszości, które często wtedy nie są jakoś, powiedzmy, obrażane jawnie, tylko jak są jakieś dowcipy, nie czuły się zwyczajnie pokrzywdzone. Z powodu na wcześniej wymienionych reklamodawców. Skąd czy nie, ja oczywiście, jak dobrze wiecie, jestem z tej strony, że raczej bym tego nie chciał, ale obecne czasy rządzą się takimi zasadami, że jak ktoś jest tylko w mniejszości, to jest od razu ofiarą, jest uciśniony i trzeba oczywiście mu jakoś tam pomagać. No właśnie takim YouTubie, przynajmniej z mojej perspektywy, działa rząd zupełnie na odwrót. Ponieważ te osoby, powiedzmy inne, od większości traktuje się jakimś tam, wiecie, wielkim parasolem ochronnym, że nie można mówić tak, nie można mówić tak, nie można nazywać kogoś tak, ponieważ fakty są złe i nie można ich poruszać. I niestety takie działanie daje zupełnie inny skutek niż te osoby chciały, czy też no zamierzały, ponieważ często te osoby właśnie przez to, że są traktowane wyjątkowo, lepiej od reszty, są właśnie jeszcze bardziej atakowane. I owszem, wiem, że to nie jest tylko i wyłącznie na YouTubie, jednakże też na YouTubie jest to, myślę, spory problem. No i jak też raczej możecie wywnioskować z mojej wypowiedzi, no z tym się zbytnio no, nie zgadzam, że właśnie powinny być pewne grupy osób, które będą traktowane lepiej, ponieważ reklamodawca tego od nas jako platformy wymaga. Ale fakt faktem trzeba oddać, że na takich osobach, grupach osób, zarabia się jednak bardzo, ale to bardzo dobre pieniądze. Jeżeli nie wiesz dlaczego, drogi widzu, to nie wiem gdzie ty żyłeś przez ostatnie lata, ale no, jakoś tutaj bardziej się rozwijać nad tym nie będę. Idąc dalej i przechodząc do tematu, który myślę jest dla was, przynajmniej dla większości, najciekawszy, czyli algorytm YouTube'a. I tutaj na początku chcę go pochwalić, ponieważ bardzo, ale to bardzo dobrze spełnia swoją rolę i przeznaczenie. Rolą oraz zadaniem algorytmu jest to, aby jak najwięcej czasu twojego jako widz, odbiorca, właśnie uzyskać na tej platformie. Dlatego też algorytm poleca ci kanały, filmy, twórców, których często oglądasz, ogólnie spędzasz i oglądasz dużą ilość ich filmów i właśnie ten czas, który spędzasz na tych filmach jest właśnie bardzo, bardzo duży. Dlaczego tak to działa? Powodów jest akurat kilka, jakoś też bardzo się na tym rozwijać nie będę, ale podam takie, powiedzmy, dwa najbardziej istotne. Oczywiście z mojego punktu widzenia. Po pierwsze, oczywiście, aby maksymalizować zyski z reklam. No a druga rzecz to jest oczywiście rzecz, która istnieje w sumie odkąd powstały tylko media masowe, czyli propaganda. I jeżeli teraz się oburzyłeś, zaśmiałeś, czy jakkolwiek sądzisz, że jesteś odporny na tą propagandę, mogę ci powiedzieć, że najprawdopodobniej jesteś w błędzie. A
A jeżeli, drogi widzu, dalej ciekawi Cię ten temat propagandy i chcesz wiedzieć więcej, zapraszam Cię na dwa materiały. Pierwszy to na kanale Wojna Idei, właśnie też odnośnie propagandy ogólnie w historii i jak działa obecnie, no a drugi na kanale selfmastery.pl, gdzie również jest to omówione. Przechodząc dalej z powrotem do tematu, i dlatego właśnie algorytm YouTube'a poleca Ci te kanały, na których oglądaniu materiałów spędzasz najwięcej czasu, również najwięcej materiałów, jeżeli chodzi o ilość oglądanych, i ogólnie tematy, które są właśnie, powiedzmy, oklejące te materiały. To wszystko po to cała ta maszyneria, aby właśnie utrzymać tą Twoją uwagę. No a jak to wygląda z drugiej strony? Mogę tutaj powiedzieć jednoznacznie, że algorytm dla twórców jest krzywdzący. Ponieważ to wcale nie zależy od Twojej pracy, jaką zrobisz nad tym materiałem aż tak bardzo, czy materiał będzie właśnie oglądany, czy też nie. W większości właśnie to jest zasługa algorytmu, czy dany twórca się wbija, czy też nie. I tak łącząc wszystko w całość, to jest oczywiste, jeszcze raz mówię, że zwyczajnie ktoś chce zarabiać na swojej twórczości, tak? I właśnie YouTube również chce zarabiać z powodu tego, że umieszczają różni ludzie, różni twórcy właśnie swoje materiały na ich platformie, tak? To jest w pełni normalne. I tym bardziej naturalnym jest to, że YouTube będzie chciał i robi to, czyli promuje materiały, na które zwyczajnie więcej zarabia. Rozwijając moją myśl, chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, oglądasz jakiś tam kanał, powiedzmy, z terrorystyki. I bardzo prawdopodobne jest to, że inna osoba, która również się interesuje tym tematem, kiedy ją zapytasz, jaki kanał ogląda na YouTubie właśnie z tej tematyki, poda ten sam kanał, który ty znasz jako ten największy. I właśnie jest to spowodowane tym, co mówię, czyli tym, że YouTube promuje te materiały, które zarabia najwięcej, czyli właśnie ci najwięksi generują im największe zyski, przez co właśnie jeszcze chętniej ich promują. Ale również ci więksi twórcy mają też pewne utrudnienia na tej platformie. Kiedy ich materiały, nazwijmy to w cudzysłowie, nie są hitami, że dosłownie co film są lepsze wyniki i wiecie, biją te wszystkie swoje średnie i tak dalej, właśnie powiedzmy ich, powiedzmy standardowe wyświetlenia, watch time i tak dalej, są na powiedzmy podobnym pułapie co zazwyczaj, YouTube przestaje ich aż tak bardzo chętnie promować. Przez co wpadają w takie błędne koło i lecą po prostu z zasięgami w dół. I często ten problem jest spotykany na kanałach z celowanym contentem do konkretnej grupy osób, konkretnej grupy odbiorców, z powodu oczywiście zwyczajnie ograniczonej ilości zainteresowanych potencjalnie tym contentem. Jeżeli chodzi też jeszcze o taką jedną rzecz a propos tego tematu, dokładnie hipokryzji YouTube'a, dokładnie chodzi mi o zakres tego, że no, jak dobrze wiecie, większość filmów, które wy oglądacie, które wy lubicie, są to filmy bazujące na kontrowersji. No a jednak, jak dobrze część z was przynajmniej wie, ta nagrywająca, bo też wiem, że kilka twórców będzie to oglądało ten materiał, filmy kontrowersyjne są zakazane na YouTubie. Głównie właśnie z powodu tego, co mówiłem wcześniej, czyli reklamodawców. A jednak algorytm te filmy, no, promuje. Lecz to nie jedyny taki, powiedzmy, proceder, który myślę, że nie jest zbytnio dobry, jeżeli chodzi o YouTube'a. Kolejna rzecz krzywdząca dla twórców, czy to właśnie tych mniejszych, czy to też tych większych, jest wyciszanie powiadomień przez YouTube. Dokładnie chodzi mi o tą mechanikę z dzwonkiem, jakby, no wiecie jak to działa, wiecie, dajecie suba i dajecie ten dzwonek i tam wyskakuje wam powiadomienie o najnowszych filmach od tego twórcy. Od jakiegoś sporego czasu, nawet już nie pamiętam kiedy, zmieniono to, że jak wchodzisz na YouTube, nie wyświetla ci się karta, że twoje subskrypcje, tylko od razu karta główna, gdzie właśnie tam masz te swoje polecone filmy. Kiedyś, hen czasu temu, to było tak, że odpalałeś YouTube'a, miałeś tam swoje subskrypcje, czyli materiały od osób, które subskrybowałeś. Obecnie sub w dzisiejszych czasach w sumie no nic nie znaczy. Samo powiadomienie w sumie również, ponieważ kiedy właśnie twój kanał, jak to już wcześniej wspomniałem, ma te powiedzmy, no, zasięgi, nie takie jak powinien według YouTube'a, czyli właśnie nie robi tych, nazwijmy to, hitów, to właśnie YouTube robi coś takiego, że dosłownie odcinać te powiadomienia z tego kanału. I wtedy taki widz często zapomina o istnieniu takiego twórcy jak ty, głównie z powodu tego, że zwyczajnie nie wchodzi na twój kanał, jak powiedzmy, jakoś tak stale, bo jest właśnie przyzwyczajony do tych powiadomień z YouTube'a. Gdzie właśnie przykładowo ja z takich powiadomień na moim kanale, wyświetlenia, posłuchajcie, są tylko i wyłącznie 4%, gdzie niby 100% wysłanych wiadomości do osób, które mają dzwonek, więc no, coś tu się nie pokrywa. Dlatego też, jak dobrze widzieliście, ostatnimi czasy dawałem dosyć często posty, czy dostajecie te powiadomienia, czy też to nie. No i większość wyszło, że no, nie dostajecie tych powiadomień niestety, na moją niekorzyść. Da się też ten sposób, powiedzmy, obejść na dwa sposoby, jeden bardziej, drugi mniej efektywny. Pierwszym sposobem jest zwyczajnie zabranie suba na niego jeszcze raz z tym dzwonkiem. No a druga rzecz to jest zwyczajnie wejście na właśnie jakiś tam profil, powiedzmy, serwer społecznościowy takiego twórcy. Czy to właśnie na przykład taki Discord, który ja osobiście posiadam, więc teraz też tam odsyłam, ponieważ na takim Discordzie informuję was na bieżąco właśnie w filmach, czego nie też w streamach, także zapraszam was tam serdecznie. Została jeszcze ta kwestia tego regulaminu YouTube'a, którą obiecałem, że omówię trochę później i to bardziej szczegółowo, ale w sumie omówiłem takie ważniejsze rzeczy po drodze w różnych tutaj punktach.
Dlatego też nie czuję jakiejś potrzeby tutaj się znowu bardziej, wiecie, rozgadywać, znowu mówić coś tam więcej i powtarzać niektóre rzeczy ponownie. Ale powiem tylko jedną rzecz, że YouTube łamie jedną podstawową zasadę prawa, w ogóle prawa rzymskiego, które było podwaliną pod wszelkie znane prawo, czyli prawo nie działa wstecz. YouTube karze kanały twórców za to, że zwyczajnie ich filmy kiedyś odnosiły się do zasad i, wiecie, norm panujących wtedy, a nie teraz. I zwyczajnie taki kanał może zostać przez jakieś tam stare filmy zamknięty, usunięty przez YouTube, tak o, po prostu. Dlatego też spora ilość tych starszych twórców, większość swoich takich materiałów właśnie starszych, powiedzmy bardziej wulgarnych, często właśnie obecnie nazywanych kontrowersyjnymi, nie wiem, Gimper, kolega Ignacy, Purk Niedźwiedź, inne takie, wiecie, osoby, które tam kiedyś nagrywały, zwyczajnie tych materiałów już będą miały, bo zwyczajnie, no, nie chcą mieć tej kary za te materiały. I skutkiem ubocznym takich działań jest to, że taki twórca właśnie traci, nazwijmy to, swoją prawdziwość. Dosłownie, nie powiedzcie mi, że tak nie jest, bo no, ja to odczuwam od dłuższego czasu, że dosłownie nieważne jaki kanał obejrzycie, dosłownie większość twórców zachowuje się w ten sam sposób. Dosłownie reakcje, które są właśnie, wiecie, typowo właśnie jakoś tam wyolbrzymione, aby taki potencjalny widz przy tym właśnie siedział, wiecie, bo no, potencjalny widz, który jest celowany w takich twórców, to jednak jest 12-14 latek, jakoś tak mniej więcej. To również prowadzi trochę do ogłupienia społeczeństwa, tylko że nie sądzę, by to był dobry materiał na poruszenie tego tematu. Po pierwsze, sądzę, że to powinien poruszyć się jak już przy okazji innego materiału, a po drugie, sądzę, że nie jestem osobą kompetentną, aby się na ten temat wypowiadać, ponieważ moja wiedza o tym jest dosyć nikła, znikoma. Zmierzając już ku końcowi, oczywiście wiem, że znalazła się pewnie już pewna grupa osób, która ma takie, skoro tak narzekasz na tą platformę, to czemu ty jeszcze nagrywasz? Po pierwsze, widzowie, ja lubię tutaj robić to, co robię. Jakby lubię nagrywanie, lubię cały ten montaż, całą tą otoczkę, wiecie, bawienie się w tego YouTube'a. Lecz dalej podtrzymuję to, że YouTube jest, no, złą platformą. Tylko, że niestety, albo też stety, jest tą platformą najlepszą, dającą właśnie największy rozgłos danemu twórcy. Inne platformy działające niemalże identycznie, podobnie jak YouTube, są bardzo, ale to bardzo mało znane. Szczególnie w Polsce, ale ogólnie na świecie jest to bardzo, ale to znikomy procent osób, które zna takie platformy. Przez to jednak, jak ktoś zabiega jakieś, powiedzmy, odbiorców i ogólnie chce mieć, powiedzmy, satysfakcję z tego, że ktoś ogląda jego materiały, nawet jak jest, powiedzmy, osoba krzywdzona przez algorytm, który, no, na który się sama zgodzi, to jednak, słuchajcie, no, YouTube jest najlepszym miejscem do takich właśnie rzeczy. Dlatego też powtarzam, YouTube jest platformą, która jednak wymaga zmian, jest złym serwisem, który jednak powinien iść w innym kierunku. Jednakże jest obecnie najlepszym, który możemy wybrać jako twórcy. To by było na tyle w tym materiale, jak czegoś tam nie poruszyłem, ktoś z was również ma pewną wiedzę na ten temat, zapraszam was do sekcji komentarzy. Oczywiście chętnie nam przybnę serduszko, ogólnie odniosę się do tego, co tam napiszesz w komentarzu, drogi widzu, czy tam osoba, która piszesz ten swój komentarz. No i cóż, teraz zapraszam oczywiście do oglądania moich innych materiałów, dajcie tego lajka, suba, wiecie, dzwonka, jeszcze tam zresetujcie sobie, wejdźcie na Discorda i w ogóle. No i cóż, cześć!